Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tu Tomasz Konca w audycji o tytule kameralnym zatytułowanym Konca On. Dzisiaj nadaję do Państwa, właściwie mówię do Państwa troszeczkę z przeszłości. Proszę Państwa, zobaczę, czy mi tutaj... O, właśnie tak to powinno być. Panie i Panowie, rozpoczynamy kolejne orędzie z okazji Światowego Dnia Filozofii i tolerancji. No szkoda, że nie mogę się dzisiaj z Wami połączyć, że tak powiem, w takim stricte formacie live and direct, ale o 18 prawdopodobnie będę gdzieś na celowniku, mając miasto doznań, więc Wielkopolska dzisiaj wizytet. No wiadomo, trzeba skontrolować ogniska słuchaczy, trzeba zobaczyć, jak tam sztaby wyglądają, no w ogóle tak do ludzi, trzeba iść po prostu do ludzi, porozmawiać, uścisnąć dłoń, posłuchać, co w narodzie piszczy, no bo tylko w ten sposób można mieć kontakt z zastaną rzeczywistością. No tutaj z tą zastaną to z premedytką. Mówię, no dzisiaj za chwilę, proszę Państwa, można powiedzieć, że odsłonię może troszeczkę, bo często jestem pytany, jak ten, jak Konca wygląda, jak powstają audycje, jak w ogóle, bo wszyscy myślą, że tutaj jest newsroom, trzeba iść do newsroomu, newsroom, dziwne słowo. Nie, dzisiaj odsłonię też troszeczkę rąbka, jak wygląda takie życie zwykłe, życie na wsi i na przykład jak się chce kupić bułeczkę albo kartofels, no nie męcząc sąsiadów, to Wam pokażę, jak troszeczkę wygląda życie na rejonie, ale zanim to się stanie, to połączymy się z kolegą Lawenderem, no bo dzisiaj taka przelotowa audycja, nie ma cewki Lawendera, Lawender miał pikalambury, no to zobaczymy, co on tam nam powie. Uwaga, uwaga, proszę Państwa. Halo, halo?
Mówimy tu o programie w konwencji absolutnie na żywo, półżywo, na półżywo po prostu. Uwaga, uwaga, nadchodzi telefon. Na razie słyszymy dźwięk w tonacji. Halo? Dzień dobry, tu naczelny filozof planety Ziemia. Czym mogę służyć? Dzień dobry, jestem głosem sztucznej inteligencji Koncao i mówię z błędami logistyczno-informacyjnymi. Panie głosie, jak się pan czujesz? Pan? Bardzo w porządku. Dobra. Witam drogich koncesjonantów, witam cię Tomaszu. No właśnie, dzisiaj trochę taka audycja, jak to się mówi, z kosmosu, ale kosmos nam sprzyja. Lawenderze, powiedz mi, powróć, że wrócę do tych emocji, do tych chwil radości, zaskoczenia być może dla niektórych sprzed tygodnia, kiedy okazało się, że wstąpiłeś do panteonu zwycięzców pikalamburów. Jak to tam było? Czy prywatka została wydana? Powiedz, czy świętowaliście za nią? A może 3 dni chodziłeś tyłem śpiewając kolędy? No to drugie, tak, raczej to drugie. Aha. To drugie, tak. Jeszcze mi się czasami tam, że tak powiem, odbija, ale no jakoś dałem radę. Udźwignąłeś presję, po prostu. Już jestem przytomny, tak. Rozumiem, a te zawistne spojrzenia na przykład pani w warzywniaku, tych sąsiadów, kurczę, którzy tak... Okropność. Tak, sąsiad tak, poszczuł mnie, jeden psem poszczuł, a drugi rzucał we mnie pomidorami, jak podjeżdżałem samochodem. A. No ale no co zrobić, no. Ja wiem, wiem. Ja dzisiaj w ogóle też zetknąłem się, zresztą to, co będzie widać nawet chyba, bo się nagrało, zetknąłem się właśnie z taką klasyczną agresją naturalną, bo zostałem właśnie jako rozpoznany koncał i mnie pani od razu podcięła na bazarze, po prostu. Co ty mówisz? No, i później mówi do mnie, jak chodzi, jak pan chodzi w ogóle? A ona szła za mną, nietypowo, więc... Złośliwa baba, zradowa. Dokładnie tak, to była konkurencyjne radio, nie powiem od kogo, ale od takiego jednego, z brodą. Także, tak, lawenderze, jak sezon grzybowy, bo powiem ci, u mnie, wiesz, no nie ma, no ja patrzę na media socjalistyczne, wszyscy tam w tamtych rejonach mówią, że są, a może to jest tak, że właśnie wy z tamtych rejonów macie pomrożone te grzyby i szargacie psychikę innym ludziom, normalniejszym bardziej. I że co, odmrażamy grzyba i je układamy w koszykach? Oczywiście, tak? I robimy zdjęcie i na zasadzie, a dzisiaj na spacerku z pieskiem 60 trzasnąłem w 15 minut. Aha. W koszyku balon, na wierzchu 3 grzyby. O, wygląda, jakby było pełno. No właśnie. Nie, sezon grzybowy ja już zamknąłem całkowicie, bo byliśmy w zeszły weekend i już rzeczywiście już tylko pół koszyka, gdzie poprzednio były po 2, po 4 i praca później po powrocie do 3, 5 w nocy, że tak powiem. No wiem. Gotowanie już tu, okropność już. Okropność, te aromaty usypiające grzybów. Znaczy, nie, no to fajne. No, no to jest akurat fajne. Mi się ze świętami to kojarzy. No za dużo. Strasznie dużo roboty. No dobrze, no to się cieszmy, że ci się udało, no bo ten rok był wyjątkowo dziwny, jeśli chodzi o grzyby. Tak. Z mojej perspektywy, a z perspektywy mieszkańców Mazur, no to w ogóle przedziwny po prostu. Przecież Mazury zawsze grzybami stały, a w tym roku tak. Porażka z fiaskiem 12. Także tak, lawenderze, jak tam dziecię wyzdrowiało już? Po prostu takie... Wyzdrowiało dziecię. No, pozdrawiamy, no, dziecię serdecznie. Był strach taki, że mu się tam w oko wdało. Zaczęliśmy tam oko też tym czymś tam zakraplać. Aha. I całe szczęście ominęła nas wizyta u okulisty, specjalisty. No dobrze. No ale będzie good. No dobrze, lawenderze, to na sam koniec pozwól, że sprawdzę twoją tutaj czujność, że tak powiem, okazjonalno-orientacyjną, jeśli chodzi o dzisiejsze święta nietypowe. Po prostu odpowiadaj, co ci przyjdzie na duszę. W ogóle taki, wiesz, otrząśnij się, jeśli mogę cię teraz poprosić, tak, wiesz, otrząśnij, żebyś jakby oczyścił umysł ludzki, żebyś nie wiedział, czego się będzie spodziewać po prostu, a ja rzucam hasła, a ty możesz, nie wiem, odpowiedzieć jednym słowem, możesz, nie wiem, zaśpiewać, możesz jakąś wypracowanie całe, co ci tam po prostu podpowiada dusza. Uwaga, uwaga, pierwsze hasło, dzień tolerancji. Dzień tolerancji, no... No bardzo dobre, bardzo dobra odpowiedź po prostu. O, proszę bardzo. Uwaga, uwaga, dzień służby zagranicznej RP. Ambasador. O, ja pozdrawiam mojego serdecznego kolegę ambasadora tutaj w Kazimierzu Dolnym. Bardzo dobre. Uwaga, uwaga! Światowy Dzień Filozofii. No to nie będę... Nie znam dokładnie ich tam wszystkich.
jak mi to było. Czasami siedzę i myślę. No i na ogół nie udaje mi się za wiele wymyśleć, bo są to zadania techniczne, jakieś rozwiązuję, że tak powiem, konstrukcji motocykla czy tam coś. I to tak może to taka moja. No dobra, no to jeszcze takie tutaj poboczne. A czy pomysłowy Dobromir był filozofem? Nie, on był spryciarzem. Aha. Był po prostu spryciarzem i sobie potrafił wszystko. To która z postaci Dobranocek była filozofem? W takim razie, jeszcze podrążę ten temat okrutnie. Po prostu z tych takich normalnych Dobranocek. Pszczółka Maja, Reksiu Pomysłowy, nie, to był nie. Zaczarowany, Ołówek nie. Żwirek i Muchomorek nie, chyba za bardzo. Rumcajs może trochę był filozofem. Ale też nie. Miś Uszatek był moim zdaniem filozofem, bo on miał zawsze takie kurcze konkluzje na koniec wyciągał, moim zdaniem. Miał. Taki półfilozof. Półfilozof. Może troszkę Reksio był filozofem, też pół. No nie wiem, kurczę. To zostawmy słuchaczom tą rozkminkę, a my lecimy dalej. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Oj, staram się. Nadal. Ale ty jesteś rzucony, czy rzucasz po prostu? Nie, no ja nie jestem rzucony. Aha. Mimo tego to jestem rzucony w trzy wiry, no po prostu w trzy wiry. Bo to jest wir normalnego i później jeszcze dwóch elektronowych, także... O kur... To, no nie, Lawender, to ty dzisiaj do serca powinieneś sobie wziąć ten dzień jednak, najbardziej chyba z tych wszystkich, bo bardzo często tym wirom towarzyszy czwarty wir, bo dzisiaj na sam koniec wisienka na torcie, święto młodego wina. O kurde. Trzeba zaświętować, czy wręcz przeciwnie? Bo... No właśnie, ja nie wiem, no tak obserwuję trendy i widzę, że raczej chyba się odchodzi od świętowania w ogóle tego, no bo wiadomo, no ale są różne szkoły, jedni mówią, że to zdrowe w umiarku, inni mówią, że to chore, jeszcze inni mówią, że jak chcesz rzucać, to lepiej se trzasnąć, niż cierpieć z powodu rzucania i zmarnować cały dzień na rozkminkę, że miałem rzucać. Ja miałem takiego kolegę świętej pamięci, ty go znałeś, Rosa przecież to był, tak, Rosi. Tak, tak. On zawsze mówił, a skoro nie piję, to mogę się napić. O, taki on miał filozofię. Skoro nie palę, to mogę se zapalić. No i tak cały czas po prostu on mówił. No dobrze, Lawenderze, słuchaj, nie zawracam ci nogi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Umówmy się, że za tydzień pika lambury jednak, to tak, wiesz, tak, tak, no tak. Procedury muszą być po prostu. To nie ma, także nie ma. Także wszystkiego dobrego, drogi kolego, a ja pozwól teraz, uchylę troszkę rąbka, bo ty tu byłeś w kapsule i wiesz mniej więcej, jak to wygląda. A ja dzisiaj pokażę, że moją wyprawę do Mszczonowa, do punktu kulminacyjnego, gdzie babka mnie podetnie i rzuci się na mnie z pięściami MMA po prostu. Co ty mówisz? No człowieniu, w ogóle poruszenie, cały bazar, wszyscy zamarli, transakcje zostały zawieszone w jednej chwili, wszystkie spojrzenia. Człowieniu, śmigłowiec Polsatu nad głową, ja papier, chyba ustawka była jednak, po prostu teraz tak sobie myślę. No dobra, słuchaj, tradycyjnie pozdrowię od ciebie miasto Poznań, a my widzimy się najpóźniej za tydzień. Najpóźniej za tydzień. Dziękujemy, to był nasz szlachetny kolega, redaktor bezczelny, Lawender. Do usłyszenia. Cześć Piotruś. Elo. Rozłączamy telefon w tonacji D-dur, proszę Państwa. I skoro powiedziałem A, no to chciałbym teraz absolutnie i bezwzględnie powiedzieć O i pokazać Państwu rzetrzone relacje po prostu, jak wygląda życie ludzkie tutaj, czyli wyprawa, proszę Państwa, od razu, o dobra, to jeszcze zrobię tak, Ctrl F, żeby było lepiej. Wyprawa do cywilizacji. Dzień dobry Państwu, tu Radio Koncao i zapraszam do Dzień z Koncao. Tak wygląda właśnie rytuał, drobna właściwie procedura, czyli jedziemy na bazar do Mszczonowa. Właśnie wyjeżdżamy. Tutaj, proszę Państwa, tak wygląda ten perspektywa i jedziemy sobie. O, jedziemy i mijamy tutaj lasek. Jak widzicie, drodzy Państwo, i sobie jedziemy drogą. No. O, tak wygląda droga. Teraz pasy. Sorry, no muszę te pasy. Także jedziemy dzień z końcem, proszę Państwa. Właśnie wyruszyliśmy w podróż. W podróż do miasta, jedziemy drogą wiejską.
jest właściwie droga, przy której kapsuła się mieści, ale my się nie poddajemy i jedziemy, proszę Państwa. Codzienny taki, znaczy nie codzienny, ale taki, tak wyglądają procedury, jak chce się do miasta jechać, znaczy do miasteczka, no, na bazar jednym słowem, do cywilizacji, produkty kupić. O, a tu jest przejazd kolejowy i tu wstyd się przyznać, pociąg by mnie przejechał, to jest niewiarygodne, słuchajcie, polna droga, tak to wygląda. I tu, gdyby pociąg nie trąbnął, to ja bym wjechał pod ten pociąg kiedyś. No niewiarygodnie, piękna pogoda, se wracam właśnie z targu. Tutaj coś tam i nagle po prostu aż mnie zmroziło, bo musiałem przyhamować. No i tak to jest. A my sobie dalej jedziemy, zobaczcie, tu kiedyś chodziłem na grzyby do tych lasów, ale od kiedy prawdopodobnie uchodźcy oraz inni, oczywiście to jest ironia, zaczęli syfić w lesie, no bo po prostu oczywiście to miejscowi i nie tylko, i działkowicze, ostatnio sam miałem taką opcję, że jakiś cham mi po prostu podrzucił śmieci. Tak więc ten las naprawdę jest ładny z zewnątrz, ale jak się wejdzie, to mamy naprawdę bardzo dużo po prostu polskich, naszych prasłowiańskich śmieci. A mogło być tak pięknie. No ale tak czy inaczej, zobaczcie, przejażdżka wokół mgły, drodzy Państwo, dlatego że w nocy było bardzo, bardzo zimno. Teraz jest, o, teraz jest o dziwo 1 Celsjusz w ogóle nawet. Myślałem, że z 7 jest, kurczę, patrzam, a tu jest 1, dowód rzeczowy, 1. No to jedziemy dalej. No to takie idealne miejsce na kurki ja miałem. No ale już niestety nie chodzę tutaj. Natomiast cały czas jedziemy drogą, przy której mieszka Koncao, proszę Państwa. No takie są, widzicie. Jedni mają chodniki, asfaldy, bloki po lewej i prawej, a tu, jak widzicie, no na szczęście, dzięki rzece Bóg, trochę tych drzew jest. No tutaj po prawej to był kiedyś taki mocny las, ale go wycięli za szyszki, że tak powiem. No ale już, jak widzicie, natura zdąża. Co prawda mamy tu chaszcze i krzaki, więc do drzew jeszcze tak ze 20 lat. No i tu zbiornik Świętej Anny, czyli stawik nasz. Miejsce bardzo fajne, zobaczcie. Zamglone troszkę, ale nie, nawet to nie szyby zamglone, więc tak wygląda staw Świętej Anny, nawet jest troszkę plaży i tu mi się zdarzało kąpać. I tu desperaci właśnie, proszę Państwa, jest nawet kamper, proszę bardzo, jakiś, i tu pan desperat, czyli wędkarz, proszę Państwa, z 6 antenkami i będzie się łowiło. A o ile się nie mylę, chyba są jakieś już ochronne okresy, ale to nie jestem specjalistą. A my sobie jedziemy dalej do cywilizacji, proszę Państwa. Tak właśnie wygląda podróż Koncao do cywilizacji. Jedni wychodzą z domu w kapciuszkach, do sklepiku, do pani Bożenki, dzień dobry, kartofle proszę. No tu niestety tak nie ma, jedyny sklep u Kasia, że tak powiem, się zamknął. No, ja się zresztą nie dziwię, no tutaj trzeba ustąpić pierwszeństwa. Co prawda, jak widzicie, ruch jest nieduży. Coś tu jest, skrzynia biegów troszkę wyje. Nie, dobrze, a dzisiaj do Poznania lecimy, na doznania. W tle słyszycie brzmienie samochodu Toyota Corolla, rocznik 2007. I sobie jedziemy. To, co w tej chwili przed Wami, to już jest, jak widzicie, nawet niezła cywilizacja, bo jest asfalt, ale to jest trakt, słuchajcie, zwierzyny leśnej. Bardzo niestety tutaj za mojej kadencji tutaj parę łosiów, że tak powiem, niestety zostało zabitych, bo tu powinno się jechać wolno, ale oczywiście są głuptasy bezmyślne, którzy korzystają z tego, o, jaka szosa leśna, to zapierdzielamy sobie. No i to się kończy. Sam przyznam się, kiedyś, to jest w ogóle pod domem, kiedyś właśnie wracałem z jakiejś misji dalekiej i po prostu mówię, dobra, to pojadę trochę szybciej. I to była zima i tu nagle, jak mi gdzieś tutaj właśnie mielonek wyskoczył, ale na szczęście odskoczył, ja odbiłem, dobrze, że nie wpadłem w poślizg, bo było zimno, śnieg, no nie ma co. Tu jest naprawdę szlak łosi, te łosie były tu widywane, słynny Kaczków, tam pan Japa mieszka, taki znany kiedyś, jeśli pamiętacie.
No a my sobie wjeżdżamy właśnie, słuchajcie, cywilizacja, zobaczcie, i w tym momencie zaczyna się cywilizacja. To jest tak zwany Mszczonów i dzielnica przemysłowa. Znaczy ten Mszczonów jeszcze nie jest, ale my do niego właśnie wjeżdżamy. Tutaj milion samochodów najwięcej w Europie tam stoi, bo oni je homologowywują. Serki homologowane tu powstają, proszę Państwa. O, widzę smugę na szybie, no ale trudno, bo zimno jest. No i zobaczcie, wiadukt. Pode mną rozwodnica Mszczonowa, czyli trasa S8, i tu jest tir za tirem, dlatego że teraz wjedziemy po prostu w miejsce, gdzie są same magazyny, czyli jak ktoś idzie do Biedry, to właśnie oni z tych magazynów tutaj biorą tą Biedrę. No i zobaczcie, praktycznie tutaj ciemno gnojna, proszę Państwa, i ze Mszczonów się zaczyna po prostu. O, i zaczyna się ze Mszczonów. Jest tabliczka oficjalnie i od razu ze Mszczonów, i tak, magazyny Biedry. Magazyny jakieś inne po prostu. Tu chyba światłowzwód robią. Tu kolejne magazyny Biedry. Tu jakieś inne magazyny. I wjeżdżamy w dzielnicę przemysłową. Z czego słynie Mszczonów, proszę Państwa? Mszczonów otóż słynie z dzielnicy przemysłowej, z ciepłych źródeł termalnych, bo są tak zwane termy Mszczonów i najgłębszy basen do nurkowania w Europie. No a my sobie cały czas jedziemy do cywilizacji. Mam nadzieję, że baterii starczy z zasilania. I zobaczycie chociaż fragment tak zwanego bazarku. No cały czas zbliża się cywilizacja, zbliża, ale cały czas, jak widzicie, magazyny. Wszędzie magazyny, no i kapliczka Boża. Była tutaj, była miejscówka, gdzie milicja bardzo często stała z rawarem i machali przyjaźnie do kierowców. Ostatnio widziałem taki happening, że pan w kamizelce żółtej stał ze zwykłą suszarką i też działało na szaleńców prędkościowych. Proszę bardzo, tutaj mokro, jak widzicie, na nawierzchni, dlatego że cały czas tutaj wożą piach, gliny, jest syf. O, a tu kolejny magazyn się powstaje, tu kolejny magazyn, zobaczcie, ludzie ludzcy, i zaraz zobaczymy, po ile w Mszczonowie. Tutaj jest zawsze taki istotny parametr, jak wjeżdżam do Mszczonowa, to tutaj witam tego pana, co stoi w tej pomarańczowej kamizelce, on tu zawsze stoi. I dzisiaj ropa 6,78, proszę Państwa, czyli no idzie w górę, idzie w górę. A jeszcze niedawno, sami pamiętacie, po prostu jej nie było, ale nie było jej w dobrych cenach. No tu jest hotel, który przemilczę. Pozdrawiam środkowym palcem właścicieli tego przybytku oraz posiadłości Zbiroży, to tych to szczególnie pozdrawiam środkowymi palcami i złym spojrzeniem. Ostatnio zrobili sobie znowu pokaz fajerwerków w środku lasu w nocy, napieprzali parę godzin ku uciesze oczywiście zwierząt przerażonych, które lasy mają coraz mniej. Tak więc pamiętajcie, nie korzystajcie z ich usług po prostu, bo oni z etyką i z klasą nie mają nic zupełnie wspólnego. Słuchajcie, dojeżdżamy do cywilizacji już na grubo, bo jak widzicie, pierwszy corec. No, mamy korek we Mszczonowie, stosunkowa rzadkość. No, może nawet mi się na tych światłach nie uda i przejechać. No, ale tak czy inaczej mamy pierwsze światła. No i w tym momencie rzeczywiście wielkimi krokami zbliżamy się, właściwie kroki to niedobre słowo, ale toczymy się do Mszczonowa. No niestety z powodu braku automatycznej skrzyni biegów muszę czasami zmieniać położenie aparatu telefonicznego. Oto chyba sąsiadka w ogóle jechała sprzeciwka tym Nissanikiem. I ja teraz, proszę Państwa, zbliżam się do ronda. No muszę się przyznać, że w tym miejscu w ogóle to robiłem swoje pierwsze, co tu dużo mówić, przestępcze interesy w życiu. Ale to już uległo przedawnieniu, bo tutaj mówimy o początku lat 90. I o dziwo w ogóle tutaj takie różne historie miały miejsce. Ale się wyrosło. No to jedziemy teraz w dzielnica, jak widzicie, mieszkaniowo. Tutaj we Mszczonów, tak zwane blokowiska hip-hop. Czyli zgodnie z zasadą miejską, w co drugim bloku powinien być dealer substancji zakazanych.
Prawdopodobnie tak jest, może nie w co drugim, ale na pewno tutaj tak jest. No taka jest prawo bloków, proszę Państwa. Nie dziwcie się i nie łudźcie, jeśli mieszkacie w blokach, że tego tam nie ma. Jest, mówię Wam. A my wjeżdżamy sobie, proszę bardzo, tam w tle te takie samochody, to jest bazar Zemszczonowie. Tutaj właśnie bardzo ładnie, miejsce parkingowe mi się zwolniło. No to ja może sobie właśnie bliżej stanę, bo kartofle będę kupywał. 15 kilo to, żeby się nie nanaszać. To zaparkuję tu. Słyszycie cudowne brzmienie, miękkie kierunkowskazu. Staramy się zaparkować jak należy. Przede mną, jak widzicie, Mszczonów. O, i uwaga, stop. I w tym momencie otwieramy drzwi. Samochód do nas pika. I tu bazar we Mszczonowie. Pewnie się zaraz rozłączę. Ale pokażę Wam troszkę bazaru we Mszczonowie, gdzie jestem stałym bywalcem. I teraz idę do pana Kazia kupiwać kartofle. No i tutaj taki, zobaczcie. Także ten. Tutaj można omeleusze se kupić. Stoisko z omeleuszami. Ale omeleusze. Ale to jest jeszcze fałszywy bazar. Właśnie nie wiem, dlaczego z tej strony ludzie stają. Tu jest pani, która sprzedała mi kartofle ostatnio, bardzo złe, i nigdy ich nie kupię u niej. Tak to jest, że niektórzy wciskają, a niektórzy nie. No to sobie idziemy i teraz jest tutaj bazar właściwy. O, i to ja lubię. To pani za mną chyba idzie, więc to chyba pani nie widzi. Jezus, sami widzicie. A tak, z tyłu. Moja wina. Jezu. No cóż, takie sytuacje. I to jest po prostu bazar we Mszczonowie, więc ja was pozdrawiam i się wyłączam, bo idę do pana Kazia po prostu. No i takie historie, ani jetkundo dzisiejsze, ale bo trening był po incydencie z panią. Jak widzieliście, dynamiczna pani, pozdrawiam bardzo panią serdecznie. No i taki incydent właśnie. Sobie szedłem, nagle czuję, że ktoś na mnie wpada i mówi do mnie, jak chodzisz. No parafrazując, ktoś sobie jedzie, ktoś wjeżdża wam w tyłek za przeproszeniem i mówi, jak jeździsz. No takie sytuacje się zdarzają, no ale cóż, tak to wygląda, drodzy Państwo, tak to właśnie wygląda, a my teraz lecimy szybciutko do Grzebyka, czyli dzisiaj naprawdę przelotowo, proszę Państwa. Przelot 32170, Marcin Grzebyk, aka Zielony Emeryt. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tym razem z Leszna. Chwilkę pozwolę sobie zabrać Wam, moi kochani. Robiłem dzisiaj full. Siemandero, 32170, Marcin Grzebyk, aka Zielony Emeryt. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tym razem z Leszna. Chwilkę pozwolę sobie zabrać Wam, moi kochani. Robiłem dzisiaj futsal, grała Legia z Lesznem. Nasi wygrali 4-3. Także mecz zakończył się pozytywo, bardzo fajnie. Przede mną przynajmniej 3, może ponad 3 godzinki do domu. Z tyłu za mną po drugiej stronie stały kamery. Kolejna realizacja, że tak powiem, zrobiona. No. Serdecznie pozdrawiam. Marcin Grzebyk, Zielony Emeryt, Leszno, elo. Elo, elo. No i dzisiaj, jak widzicie, tak przelotowo, jakiś taki szalony przelotowy dzień, na szczęście słoneczny, aczkolwiek stosunkowo chłodnawy. Komputer mi mówi, że jest 7 i lekki deszcz. No ja tego nie widzę, bo się dogrzewam kuchenką tradycyjnie. No niestety nadeszła pora kuchenkowa. Także pozdrawiam serdecznie Marcina Grzebyka. No jak widzicie, kariera jego w oszałamiającym tempie się rozwija i tego się trzymajmy. Zresztą życzę każdemu, kto chciałby, żeby jego kariera się rozwijała, żeby się rozwijała, jak to się mówi, w oszałamiającym tempie. Jeżeli ktoś by zupełnie przypadkowo przychodził jutro z tragarzami, to będę
mówił do ludzi jako wielebny orety w miejscowości Poznań, w galerii handlowej Poznania. Ludzie, opamiętajcie się, zastanówcie się wy. O, nie widać rąk za bardzo. Zastanówcie się wy. Poznań, proszę państwa, Poznań, proszę bardzo. O, Poznań, tu. Ło tu! Jutro o tej porze będzie siedział i rozmawiał i tak dalej. Tak więc bardzo serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że byliście, no bo mówiło do was Koncao z delikatnej przeszłości, ale z takiej umiarkowanej. Tak naprawdę, słuchajcie, gdyby trzy, no będzie nas dzieliło, no parę godzin dosłownie różnicy, no parę godzin, no to zupełnie tak, jakby ktoś nas oglądał, no gdzie? No gdzieś właśnie na Atlantyku na przykład. Tak więc pozdrawiam Atlantyckie Ogniska Słuchaczy Radia Koncao oraz pozostałe Ogniska Radia Słuchaczy. Spoglądam na YouTube'owy czat oczami wyobraźni i widzę, ależ fajnie i bardzo wam dziękuję, że byliście. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w niedzielę o godzinie 20, gdzie zdam relację. Proszę państwa, opowiem, co wydarzyło się w mieście Doznań. Wszystkiego dobrego. Do widzenia się z państwem. Hej, sokoły. Ciągle boję się, że znowu spadnę z niej. Ciągle boję się, że znowu spadnę z niej. Ciągle boję się, że znowu spadnę z niej. Czuję ten stan. Widzę, jak po linie znowu próbujesz iść sam. Wiem, jak to jest. Jak to jest, kiedy dopada cię paraliżujący stres. Może to daj mi rękę. Się jakoś z tobą przejść. Może będzie jak przedtem, chociaż sama nie pamiętam już, jak to jest. Czuję ten stan. Próbuję iść jak fala. Nie wychodzi mi, chociaż się staram. Słuchacie Radia Koncao. Jak to jest? Kiedy się staram za bardzo, na koniec wiem, że nie warto. I mówię sobie wtedy stop. Nigdy więcej. Muszę się tego nauczyć czym prędzej. Mówię sobie wtedy słuchaj, przestań udawać. Nie każdy musi iść przez życie dla stara. Zamykam oczy i znowu idę po waszej linie. I znowu udaję, że się na tym znam przez chwilę. Wspominam dni, kiedy nie musiałam aż tyle. A może tylko przywołuję własne sny. Bo ciągle boję się, że znowu spadnę z niej. Ciągle boję się, że znowu spadnę z niej. Ciągle boję się, że znowu spadnę z niej. Słuchacie Radia Koncao. Więcej, kiedy w innych jest strach. Wiem, jak to jest. Jak to jest, kiedy dopada cię nagle mocy zew. Może zaczniemy wcześniej. Może